Przy tym unboxingu będzie Monster Ultra Black. A więc tak, tutaj przyjrzeć zero cukru, że mamy taurynę, alkaterynę, tak tutaj mamy logo Monstera. Tutaj jeszcze mamy jakieś tam informacje o Monsterze, kod kreskowy, informacje po raz kolejny, że jest zero cukru, skład, jak i wartość odżywczą produktu. Mamy napisane, że jest pół litra, taki, że produkt się przetwarza, więc teraz możemy przejść do otworzenia produktu. Mam taki kolor, taki jak widać, czerwony. Więc tak, teraz możemy przejść do przetestowania go. Jest on dobry. Powiem tak, smakuje on jak dymba kwiatko wiśnia, tylko ta wiśnia jest lepiej odzorowana. Taka słodsza. Więc tak, tutaj macie cenę, a jest to jedyne 7,29 plus koszty dostawy. Aczkolwiek tutaj macie plusy, a do plusów znaczy, że ma pyszny wiśniowy smak. Aczkolwiek tutaj macie minusy. Do minusów może zaliczyć to, że po jakimś czasie może się wygazować. Więc tak, teraz możemy przejść do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 10 na 10. Ponieważ według mnie jest on jeden z lepszych monsterów i uważam, że powinni go wprowadzić do Polski. Więc tak, jeżeli ktoś by był zainteresowany kupem takiego monstera, to link do niego zostaje wam w opisie. I nasi to koniec i pa pa!